kręcony latem 57 roku. Na ekranach w Polsce pojawia się dużo później, bo dopiero w roku 60. I dlaczego? Dlaczego ten film tak długo oczekiwał na wejście na ekrany? Nie bardzo wiedziano w polskiej kinematografii, co z tym dziwnym debiutem zrobić. Bo Janusz Nesweter to był okres szkoły polskiej. Historycznie Państwo o szkole polskiej już mówiliście bardzo wiele. Wykład miała profesor Murczyńska-Fidelska, potem pani doktor Jakubowska i doktor Natasza Korczarowska, więc jakby tutaj tego kontekstu przy małych dramatach szeroko nie będę rozwijała. Szkoły polskiej, zwłaszcza, że to był taki film, który był tak naprawdę trochę na marginesie tej szkoły polskiej, bo jego się do szkoły polskiej nie zalicza. Częściej pisze się o tym, że to jest taki film, który wpisuje się w nurt kina popularnego. I co więcej, no to film z bohaterem dziecięcym, choć niekoniecznie dla dzieci. I nie wiadomo było, co kinematografia polska właściwie nie wiedziała, co z tym filmem zrobić i on dosyć długo oczekiwał na swoje wejście na ekrany właśnie przede wszystkim z tego powodu. To film, który powstał trochę na marginesie szkoły polskiej i dlatego też jakby nie wiedziano za bardzo, co z nim zrobić. I teraz to film, który, jak powiedziałam, wpisuje się trochę w nurt kina popularnego, ale przecież jest to film absolutnie autorski i autorem filmowym niewątpliwie jest Janusz Nesweter. Natomiast problem z tym filmem polega także na tym, że to jest film o dzieciach. To jest film dedykowany, to jest film o dzieciach dedykowany do publiczności dziecięcej i zazwyczaj przez tą publiczność dziecięcą był odbierany, ale sam Nesweter mówi, że on nie chciał zrealizować filmu dla dzieci ani dla dorosłych. On chciał zrealizować film dla wszystkich. Więc mamy bohatera dziecięcego, ale film jest filmem, który tak naprawdę przeznaczony był do szerokiej widowni. I w tym czasie w kinie polskim, właśnie w tym nurcie kina popularnego, obok szkoły polskiej, zjawiska osobnego, powstaje wiele filmów z bohaterem dziecięcym, sensu stricte dla dzieci. I tutaj przypomnę i wpiszę te małe dramaty na Nesweter w kontekst, bo mieliście Państwo świadomość, że powstają wtedy też takie filmy jak Król Maciuś I, jak Awantura o Basie, jak o dwóch takich, co ukradli Księżyc i kilka innych filmów dedykowanych widowni dziecięcej. I tutaj Nesweter jakby gdzieś w pewnej mierze oczywiście tylko się w tym nurcie sytuuje. Natomiast co te filmy wyróżnia, to kino właśnie z jednej strony dla dzieci, a z drugiej strony o dzieciach. No, wyróżnia je to przede wszystkim, że one były pozbawione po raz pierwszy sentymentalizmu. Takiej cukierkowej trochę wizji dzieciństwa, jak takiej arkadyjskiej wizji dzieciństwa, jako czasu, okresu szczęścia, okresu beztroskiego. I te filmy właściwie po raz pierwszy pokazują, czy demitologizują ten okres dzieciństwa i z pewnością będzie to robił Nesweter. Z drugiej strony starano się wtedy w tym kinie popularnym nurtu dziecięcego unikać dydaktyki, takiej nachalności dydaktycznej. I to Nesweterowi niestety chyba nie do końca się udało. Ale o tym może za moment. I oczywiście, jeżeli Państwo pamiętacie, to te filmy są szalenie popularne. To kino popularne faktycznie zaistniało i ono cieszyło się popularnością długo, bo ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, które datuje się przed rokiem 89, czyli na lata 89, to te filmy, które wymieniłam, wciąż były powtarzane w telewizji i każde ferie to były ferie właśnie spod znaku Króla Maciusia I czy Awantury o Basie. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu, ja z mojego okresu dzieciństwa w ogóle nie pamiętam filmu Małe dramaty Nesweter'a, ani jego późniejszych filmów, w których grają bohaterowie dziecięcy, czyli z bohaterem dziecięcym. Co już jest takim sygnałem, że faktycznie ten Nesweter i te małe dramaty to nie do końca film tylko i wyłącznie dla dzieci. I tak jak powiedziałam, małe dramaty
To jest debiut fabularny tego reżysera. I potem on jakby konsekwentnie będzie w latach 60. realizował filmy dla dzieci. Tam powstaną takie filmy jak na przykład Kolorowe pończochy i tak dalej, i tak dalej. I potem znów wróci do tych swoich filmów dla dzieci. Małe Dramaty to jest film, który składa się z dwóch nowel. Jedna zatytułowana jest Karuzela, a druga Upadek milionera. Film trwa niewiele ponad godzinę, czyli właściwie jest filmem na pograniczu filmu pełnometrażowego, ale ten metraż oczywiście przekracza. Co więcej, opowiada dwie osobne historie. I przede wszystkim mówi się o tym filmie i pisze się, że to są takie filmy, które są tak naprawdę powiastkami. Że to są takie powiastki filozoficzne, że to nie są filmy realistyczne, zwłaszcza te pierwsze filmy na Swatera, że one nie są mocno osadzone w rzeczywistości, a opowiadają o czasach takich szaroburych, o czasach gomułkowskich. A ponieważ nie są zakorzenione bardzo silnie w realizmie, to nie mają takiej tendencji do bycia dziełami społecznymi, społecznie zaangażowanymi, krytycznymi wobec świata zewnętrznego. Raczej zanurzone są w takiej bajkowości. I bardzo często też na Sweterowi tą bajkowość w wypadku Małych Dramatów zarzucano. Mówiono, że to taki film właśnie bajkowy, że co on ma właściwie wspólnego z prawdziwym światem dookoła. I teraz przez co ta bajkowość, ta właśnie taka nawet baśniowość się w tym filmie objawia? Przede wszystkim oglądając ten film, zwróćcie Państwo uwagę na sposób wykorzystania i użycia koloru. To właśnie kolor będzie zatapiał nam ten świat w bajkowości. To jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście ta bezczasowość, o której mówiłam, że trudno usytuować akcję tych filmów w konkretnym czasie i miejsce bajkowe. Tak naprawdę te filmy były kręcone w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i ten Kazimierz jest tam widoczny, ale to takie, on jest zamieniony w takie bajkowe miasteczko, takie kompletnie odrealnione. To jest drugi element. Trzeci element to oczywiście sposób podania dialogu. Ja bardzo jestem ciekawa, jak Państwo to odbierzecie, bo on może ten dialog tutaj podawany przez małego bohatera brzmieć nam troszeczkę sztucznie, troszeczkę nienaturalnie, ale ta taka jego nienaturalność i może niedoskonałość podania przez tych małych bohaterów i małych aktorów sprawia właśnie, że ten film jest, nabiera takiego jeszcze bardziej charakteru filmu odrealnionego, jeszcze bardziej bajkowego. Oczywiście na Sweter jako tutaj twórca filmów z małym bohaterem stanął przed olbrzymim wyzwaniem. Dlatego, że musicie Państwo sobie zdawać sprawę z tego, że praca z małym aktorem jest pracą szalenie trudną. Trudną, dlatego że nie ma się do czynienia z profesjonalnym aktorem, który ma odpowiednią dykcję, odpowiedni ton głosu, który umie podać tekst, a dzieci są we współpracy trudne. Natomiast na plus tego filmu niewątpliwie można zaliczyć to, że bardzo często pisano o nim, że właściwie mali bohaterowie tutaj nie grają, ale oni są w tym filmie. Że ci mali aktorzy, oni są po prostu. Także ten film z jednej strony realizacyjnie był tańszy, dlatego że był aktor mały, nieprofesjonalnie, ale był też trudniejszy, bo trudniej jest takiego małego aktora prowadzić. To jest też ważny jakby aspekt tego filmu i potem jakby na Sweter konsekwentnie pójdzie tą stronę prowadzenia małego aktora i pracy z małym aktorem. No i oczywiście jeszcze jedna komplikacja, no takich małych aktorów trzeba odpowiednio wybrać, trzeba trafić na ich wrażliwość, ale też problem jest z małym bohaterem, już nie z aktorem, bo proszę Państwa, Janusz na Sweter to jednak mimo wszystko dorosły człowiek, prawda? W momencie kręcenia swojego filmu Małe Dramaty. Dorosły człowiek, który próbuje zgłębić psychologię dziecka.
psychologię, którą dawno już ma za sobą jako człowiek, prawda? Dorośli mają to do siebie, że oni nie pamiętają o psychologii dzieci, że już zdążyliśmy zapomnieć wszyscy, jak to było, kiedy się było dzieckiem, więc wejście w psychologię tego bohatera jest niezwykle trudne, bo trzeba w pewien sposób pozbawić się wszelkiego racjonalnego myślenia. Ta psychologia dziecka jest psychologią zazwyczaj prostą, logiczną i trzeba niejako, twórca takiego filmu musi się wycofać do tego momentu ze swojego życia, żeby być w stanie uchwycić prawdę o tych dzieciach. Więc tutaj takie problemy były, czy przed takimi wyzwaniami nas Stater stanął, kręcąc film z bohaterem dziecięcym. Innym ważnym aspektem tego filmu jest, jak to dzieciństwo jest pokazywane. I dlaczego ja powiedziałam, że to są filmy o dzieciach, ale niekoniecznie dla dzieci, że dla wszystkich. Bo u nas Statera szczególnie wyraźnie będzie widać właśnie demitologizowanie dzieciństwa. Będzie widać ucieczkę od tego mitu arkadyjskiego dzieciństwa. To nie są filmy łatwe, to nie są filmy z optymistycznym zakończeniem. No do tej pory raczej filmy dla dzieci i o dzieciach to były filmy takie trochę, w których wręcz wymagane było optymistyczne zakończenie i taka nuta optymizmu. Natomiast tutaj ewidentnie nas Feder od tego ucieka, a uciekając od tej arkadyjskiej wizji dzieciństwa, ucieka jednocześnie od banalizowania dzieciństwa, od zamykania dzieciństwa w pewnych naszych myślowych schematach, stereotypach, które mamy gdzieś głęboko na temat dzieciństwa zakorzenione. Natomiast jego ambicją było zupełnie coś innego. Przede wszystkim chyba ambicją Swetera było pokazanie i nakreślenie wiarygodnego portretu psychologicznego dziecka. Właśnie taka psychologizacja postaci. Pokazanie, że to dzieciństwo to nie tylko sielanka, że to dzieciństwo pełne jest strachu, lęku, bywa pełne goryczy, że dzieci i to dzieci w jego filmach, w małych dramatach przede wszystkim, będą cierpiały na wyalienowanie, na osamotnienie. To będą dzieci, które będą skazane często same na siebie. To będą dzieci, które, ponieważ w ich życiu pełno jest strachów, lęków i niepokojów, będą ową rzeczywistość i siebie samych mitologizowały, będą próbowały uciec od prawdziwego świata, w świat lepszy, w świat zmitologizowany. I teraz oczywiście rodzi się tutaj pytanie, czy pokazywanie takiego mitologizowanego dzieciństwa jest jakoś dydaktycznie ważne. No tak, jest dydaktycznie ważne, bo teraz szukajmy źródeł tego dzieciństwa pełnego lęków i tego dzieciństwa takiego pełnego bólu, czasami przerażenia. Tu jeszcze w tych pierwszych filmach bardzo lirycznych, nieokrutnego dzieciństwa. To dopiero będzie drugi okres twórczości Nasfetera. Natomiast już niewątpliwie dzieciństwa przysięgniętego lękiem. Oczywiście przyczyny tego. No, Nasfeter w małych dramatach będzie wskazywał jako jedną z przyczyn niedostatki materialne. To na planie fabularnym. Natomiast trzeba by się zastanowić i mam nadzieję, że Państwo to po filmie zrobicie, czy na skutek zlikwidowania owych niedostatków materialnych te lęki z życia młodych bohaterów by zniknęły i nagle okazałoby się, że świat jest piękny, ładny i znów kolorowy. Chyba nie do końca. Taką diagnozę zdaje się stawiać Janusz Nasfeter, bo pokazuje, że być może trzeba by było głębszych zmian. Zmian w społeczeństwie, w rodzinie, w szkole. Ale jak mówię, pierwsze dwa jego filmy to przede wszystkim to jeszcze niezupełne okrucieństwo tego dzieciństwa. Natomiast liryzm, wrażliwość, poetyckość wręcz, no i zarzut stawiany tym filmom, zwłaszcza małym dramatom, to, że no te filmy są takie
wyabstrahowane z rzeczywistości, że brak tutaj elementów realizmu. I czyli jakby małe dramaty to taka odsłona liryczna duszy samego Nasvetera. I oczywiście udział małych aktorów i małych bohaterów pokazuje wrażliwość tego artysty, który potem będzie się rozwijał w tym samym kierunku. On zresztą kręcił, bo ja nie wspomniałam jeszcze, natomiast Nasveter, poza tym, że jest reżyserem filmowym, to także pisał scenariusze, pisał opowiadania, wydawał tomy opowiadań, rysował, publikował swoje rysunki, także to też jest artysta orkiestra, chciałoby się powiedzieć. Natomiast niewątpliwie człowiek niezwykle wrażliwy. Co jeszcze zarzucano tym filmom, czyli małym dramatom, dwóm nowelkom z małych dramatów, zwłaszcza Upadek milionera był krytykowany za zakończenie. Za zakończenie, które jest happy endem do bohatera. Jedna z postaci wyciągnie pomocną dłoń. I to wydawało się sztuczne, takie za bardzo moralizujące, za bardzo dydaktyczne, takie trochę nadęte. Pisano, że filmy Nasvetera to takie filmy apele. Że to takie filmy apele do naszej moralności. Natomiast niewątpliwie Nasveter zrozumiał to, bo potem opublikował Upadek milionera jako opowiadanie z tomu Najpiękniejszy dzień i zmienił właśnie zakończenie, czyli w filmie mamy ten happy end, natomiast w opowiadaniu opublikowanym później już tego happy endu nie będzie. Natomiast jak rozwijała się jeszcze słowo, droga twórcza samego Janusza Nasvetera, bo on przede wszystkim jest jednak w historii kina polskiego kojarzony z tym twórcą kina o dzieciach. I potem troszeczkę jakby próbuje przełamać ten schemat i idzie w innym kierunku. Nie chciałabym, żebyście Państwo mieli świadomość, że Nasveter to tylko i wyłącznie filmy o dzieciach. Oczywiście przede wszystkim, i to są jego największe sukcesy, bo małe dramaty były pokazywane na festiwalu w Cannes, poza konkursem na festiwalu w Wenecji były pokazywane na festiwalu filmów dla dzieci w San Sebastian, bo to jest ten okres, kiedy kino polskie jest obecne na międzynarodowych festiwalach bardzo silnie i między innymi także nagrody zdobywają małe dramaty. Zresztą tytuł Małe dramaty i potem mówi się, że reżyser Janusz Nasveter to reżyser, który specjalizuje się w małych dramatach. Że wszystkie jego potem kolejne filmy właśnie ocenia się i pisze się nie przez pryzmat małych dramatów, że to kino małych dramatów. Tak oczywiście tak jest i tutaj krytyka ma rację, natomiast nie tylko. Miejcie Państwo świadomość i tutaj wracam do mojej myśli, że Janusz Nasveter to także twórca na przykład filmu Zbrodniarz i Panna na podstawie scenariusza Joe Alexa, czyli Macieja Słomczyńskiego. To twórca takich filmów jak Niekochana, Ranny w lesie. To są filmy często dotyczące Długa noc, na przykład to wątki żydowskie, tam się pojawiają wątki powstania i dopiero w 70-tych latach następuje powrót Nasvetera do kina dziecięcego, czyli do tej swojej pierwszej obranej autorskiej drogi, do tej wrażliwości, która gdzieś jemu samemu była najbliższa. I pojawiają się takie filmy już właśnie, jak anonsowałam wcześniej, okrutniejsze. Nasveter zaczyna zauważać, że zmienia się wrażliwość dzieci, że bo te dzieci, które on pokazuje w latach 70-tych, to już jest inne dzieci, to już są dzieci po rewolucji lat 60-tych. To już jest trochę inna rzeczywistość i ta rzeczywistość na przykład w takim filmie koronnym z tego okresu lat 70-tych, Abel, mój brat, to będzie rzeczywistość dużo bardziej okrutna. Natomiast powraca niewątpliwie ten temat centralny wrażliwości, psychologii i próby wiwisekcji psychologii młodego bohatera. Powraca też obecny w Upadku milionera chociażby wątek osamotnienia, alienacji w grupie i takiej konieczności i chęci, czucia wewnętrznej potrzeby, żeby w tęże grupę się wpisać. To także będzie taki motyw ciekawy i ważny dla jego twórczości. Powstają motyle, powstaje Królowa pszczół, to są wszystkie ten okrutny, nieuczelny chłopiec, Nie będę cię kochać. To same tytuły mówią. To są wszystko filmy o dzieciach, więc jakby Nasveter
wraca do matecznika, chciałoby się powiedzieć, do tej swojej pierwszej intuicji reżyserskiej. I teraz ja powiedziałam, że Nesvetera można uznać i traktować jako przedstawiciela kina autorskiego, a z drugiej strony wspomniałam o kinie popularnym, bo będąc twórcą kina popularnego, to nie wyklucza, że jest się autorem filmowym. Bo co to znaczy być autorem filmowym? W tamtym okresie oznaczało to, co bardzo silnie manifestować własną osobowość i własną wrażliwość właśnie poprzez swoją sztukę. Autor filmowy to był taki człowiek, który na każdym swoim dziele odciskał pewne wyraźne piętno. Czyli jeżeli oglądało się filmy jednego autora filmowego, to było wiadomo, że to filmy Janusza Nesvetera. I w wypadku Nesvetera tak właśnie było. To były filmy naznaczone jego wrażliwością, która tutaj legitymowana była także, czy podbudowywana wrażliwością jego bohatera dziecięcego. No i w tym drugim okresie, czyli już w latach 70. Nesveter jakby przesuwa akcent z tego kina lirycznego, poetyckiego, bajkowego, zanurzonego w jakiejś czasami symbolice, w takim bezczasie, w takim braku przestrzeni, przesuwa w kierunku kina realistycznego, bardziej okrutnego, bardziej ta rzeczywistość jest bardziej okrutna, bardziej bezwzględna i te filmy już są przesycone elementami realizmu, tam więcej jest świata prawdziwego, one są bliższe prawdziwej rzeczywistości. Natomiast właśnie o tych filmach późniejszych pisano, że one są jednak przysiągnięte i to Państwo też w małych dramatach już wyczujecie, że tam ten element dydaktyzmu jednak gdzieś tkwi, że tak do końca Nesveterowi nie udało się uciec od tego dydaktyzmu. Bardzo subtelnego jednak mimo wszystko, bardzo lirycznego i poetyckiego. I teraz na czym, jakby, jakie by było przesłanie tych filmów Janusza Nesvetera? No są takie, ja mówiłam, że to filmy apele czasami, że tak o nich pisano, prawda? Że to filmy apele. Apele o co? Apele do, bardzo często do rodziców. Do rodziców, którym Nesveter być może chciał powiedzieć: dbajcie o swoje dzieci, spójrzcie na nie, interesujcie się nimi, bo inaczej one wam uciekną w swój wewnętrzny świat, w swoją alienację, w swoją samotność. Nie zapominajcie, że dziecko to nie dziecko, że dziecko to także człowiek. I w wielu tych filmach właśnie takie przesłanie by się pojawiało.